Czy już w tej chwili można powiedzieć, jak będą wyglądały fundusze unijne na kolejne lata do 2027 roku? Wiadomo, że poprzednia komisja, wchodząca Komisja Europejska miała swoją wizję, ale pytanie, czy nowa komisja zaakceptuje to wszystko, co poprzednio wypracowano? Zwykle jest ciągłość, to znaczy ten pozostawiony projekt powinien z grubsza odpowiadać temu, co Europa będzie miała w latach 2021-2027 i co w sposób znaczący odbiega od dotychczasowej filozofii budowania budżetów unijnych, które w tej części, która się nazywa spójność, przede wszystkim dbały o spójność wschodu z zachodem, bo tu była największa luka rozwojowa. Tym razem wyraźnie w centrum zainteresowania jest obciążone problemami migracyjnymi uchodźców południe Europy. Nowa przewodnicząca Komisji Europejskiej ma swoją wizję. Wskazywała podczas pierwszego swojego przemówienia w Parlamencie Europejskim, że stawia na ekologię, na ochronę środowiska, na redukcję emisji dwutlenku węgla. Co tu się może... jeszcze mówi o przestrzeganiu zasad praworządności. To też podkreśla, że to będzie jak gdyby jedno z kryteriów, które będzie decydowało o tym, kto będzie otrzymał fundusze unijne i w jaki sposób, na jakich zasadach. Co jeszcze się może zmienić? Jak pan długo ocenia te propozycje? Świat się zmienia. Coraz bardziej jesteśmy wrażliwi na kwestie klimatyczne, na kwestie smogu, również w Polsce, co szczególnie dobrze rozumie młode pokolenie. Także ja bym nie kwestionował tych celów. One są dla Unii Europejskiej niezwykle ambitne i stwarzają problem dla kraju, który ciągle chce budować energetykę na węglu. Ale właśnie dlatego, że za bardzo chce na węglu, to te problemy dostosowawcze mamy większe niż inne kraje. A wierzę, że społeczeństwo raczej rozumie intencje pani von der Leyen, że trzeba o tę czystość powietrza w imię przyszłych pokoleń zadbać. Ale rzeczywiście akcent przenosi się z tego, co nazywali infrastrukturą, moim zdaniem dzieło niedokończone w Polsce, na kwestie nowych technologii, cyfryzacji, małych, średnich przedsiębiorstw. Poza dyskusją to wszystko jest ważne, natomiast my będziemy się upominali w Parlamencie Europejskim, żeby ciągle pamiętać, że wschód Europy miał takie zapóźnienia w budowie nowoczesnych kolei, bezkolizyjnych dróg, że ten pieniądz europejski jeszcze powinien pomagać. No a kwestia przestrzegania zasad praworządności. Tutaj się rodzi obawa, że jednak część środków może do nas nie trafić, albo w mniejszym zakresie środki trafią. No, dotąd była tak zwana warunkowość makroekonomiczna, to znaczy jeżeli kraj nie przestrzegał zasad zdrowego gospodarowania, to fundusze mogły być przekierowane albo zawieszane. Ona pozostaje. Dobudowano drugą warunkowość związaną z jakością rządów prawa. To się narodziło rzeczywiście pod wpływem doświadczeń Polski i Węgier przede wszystkim, bo politykom demokratycznej Europy jest coraz ciężej przekonać swoich podatników, bo oni są tymi nie beneficjentami, tylko płatnikami netto, żeby finansować kraje, które jakby odstają co do rozumienia, jakie są wspólne wartości budujące Unię Europejską. Także nie ma w tym żadnego zagrożenia dla kraju, który przestrzega reguł praworządności. Jeżeli nasi rządzący twierdzą, że Polska jest krajem praworządnym, to nie ma, to dziwne, że takie rozwiązania krytykują, ale ja wiem, że krytykują, bo wiedzą, że nie przestrzegają. Wtedy można rzeczywiście zawiesić nie tylko część, ale nawet całość funduszy i nie tylko spójności, ale rolnych. Więc dbaliśmy o to, żeby zrobić konstrukcję bardzo trudną, mianowicie, że ten pieniądz powinien jednak trafić do ostatecznych beneficjentów, dlatego że oni nie mogą cierpieć za grzechy na górze. Więc musiałyby być to pieniądze wykładane z budżetu, chociaż przecież mówiąc, wiemy, że budżet też się bierze z podatku. Oby do tego nie doszło. No i jest jeszcze jedna opcja, otóż już w tym okresie ostatnim, w tej perspektywie był plan Junckera, były środki unijne, środki zwrotne i wydaje się, że będzie kładziony akcent w tej nowej perspektywie, żeby tych pieniędzy właśnie w ten sposób wydawanych było więcej. I to jest jak gdyby też sposób gdyby na obejście pewnych restrykcji, gdyby się pojawiły, jak sądzę. No oczywiście tego typu przemiana w budowie budżetów europejskich, że one coraz bardziej są nasycone pieniądzem, który nazywamy instrumentem finansowym, czyli tym zwrotnym, to jest korzystniejsze dla Zachodu, gdzie jest więcej partnerstwa publiczno-prywatnego. Ono u
nas wychodzi gorzej, ale na szczęście są takie regiony jak właśnie Wielkopolska czy Pomorze, które nauczyły się korzystać już z funduszy typu Jeremy, to jest fundusz adresowany do średniej i małej przedsiębiorczości, fundusz Jessica. On służy rewitalizacji na przykład Dolnego Miasta czy części Gdańska. Trzeba się tego uczyć. Taka może być przyszłość budżetów europejskich, tak jak praktycznie w każdej gminie pojawił się jakiś specjalista od grantów, od środków bezzwrotnych i się tego nauczyli, tak teraz trzeba się nauczyć pozyskiwania funduszy europejskich poprzez środki zwrotne, czyli rozmaite instrumenty finansowe.